Co my tu mamy? O, o, mamy runę. Wystrzeliwuje piorun kulisty, który razi wszystkich. To mi się podoba. Co tu mamy? Ten ostrzał. No niech będzie. Jakoś tak. Mam czasami problem z tymi ostatecznymi umiejętnościami, które aktywujemy pod czwórką. Bo nie zawsze mi one. One są bardzo kosztowne i owszem, zadają fajne obrażenia. Wow! To jest ciekawe. Nie wiem, czy to mi się bardziej podoba niż tamto poprzednio, co miałem. Patrzcie, tu jest waypoint, a ja kurde tutaj szedłem. Ale dobra, bo żeśmy fajne kilka poziomów żeśmy sobie walnęli. No, pajączek robi robotę, to bez zdań. Naprawdę mały, ale wariat. Ale jeśli chodzi o rodzaje ataków, to chyba najlepszym atakiem w grze, takim, który mi się najbardziej podoba, to są od szamana te słoje z pająkami. To robi robotę. O co ja się męczę? Jakoś tak nie czuję feelingu tych strzał teraz. Tych kurde piorunów kulistych. Jezus, ile tego tu jest? Plusem tego jest taki, że nie trzeba jakoś specjalnie celować, żeby koleś oberwał. Wydaje mi się, że to chyba więcej coś obrażeń zadaje niż te podstawowe ataki. I zobaczcie, co tutaj taką to rzeź robi. Jeśli się puścić kilka takich, to można tu nieźle namieszać. Jeszcze wyłażą, no kurde! Co za gnojki zbolałe. Dobra, mogłem się tu po prostu teleportować, nie? Ale powiem szczerze, nie żałuję. Bo chyba trzy poziomy żeśmy walnęli po drodze. O nie, tu jest dziura. Ale do tego to jest super. Zobaczmy, co my tu mamy. Splugawiona krypta.
Powiem szczerze, na takich... Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Ciasnych korytarzach. Ale żeś. Uf. Się podziało się. To jest lepszy wpływ będzie miało na moje statystyki? Naprawdę? Ale zręczności ile? Wow. Mi dodaje siłę. Otworzę na wszystkie żywioły. Osobiście wolałbym mieć siłę. To jest rzadkie. Dobra, rzadkie jakoś tak nie są czymś nadzwyczajnym tutaj już. Jeszcze wyłazicie! Naprawdę, to jest cały czas akcja, tu się nie ma opieprzania się. Aż ty, paskudo. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze potem będzie ciekawego. Dobra. Strzały, które będą takie rozpryskowe, które będą po uderzeniu cel będą się rozpryskiwać. Ale i tak jest spoko, naprawdę. Dobrze się w to gra. Co mi to dawało? Kule zdrowia, maksymalnie. A, więcej żyćka będą mi dawać. Takie to sobie. Dobrze jest, tylko czemu my znowu kurczę w jakichś piwnicach chodzimy? Ale mi zsuwa.
zaczaić. I co, mamy 25. O, mamy wartownika. Teraz to sobie muszę ogarnąć. Dobra. Tu był wartownik, nie? O, nowe te mamy. Co my tu mamy? Za każdą sekundę pozostawienie bez ruchu zyskuje jeszcze procent regeneracji życia. Efekt można kumulować maksymalnie 3 razy. Więcej tego. No nie wiem, nie wiem. Jakoś nie narzekam na razie na brak, co mi to dawało. Przywraca punkty nienawiści i ma krótszy czas odnawiania. I wolę mojego pająka. A, takie coś. Spoczko. Dobra, a jak my to potem będziemy mogli modyfikować? To jest bardzo ważne pytanie. Ogniowa, przewijający bełt, łańcuch udręki. To jest ciekawe. To będzie coś ciekawa mechanika. Że będzie tworzył taki łańcuch pomiędzy mną a tymi strażnikami, których porozstawiam, i ten łańcuch będzie zadawał obrażenia. To jest wyziębienie. To jest takie sobie. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo ograniczony zasięg. Tej nienawiści. Kurde, spoko ci wartownicy są, naprawdę. Jestem w szoku. Wow. Wyłażą! A pajączek nam cały czas pięknie towarzyszy. To jest potężna broń. To jest naprawdę potężna broń. Aczkolwiek troszkę bym poprawił jej feeling, w sensie ona jest za wolna, mam takie wrażenie. Jakoś tak nie czuję feelingu tego pieprznięcia tym piorunem kulistym, czy jak to się tam cholera nazywa. Dobra, idziemy dalej. Yeah.
potężne są te wieżyczki. No kurde, jak taka walnie, to naprawdę dużo obrażenia to zadaje. Jestem w szoku. Gdzie tu przejście? A, tutaj. Jakaś stara różdżka. Na co mnie stare różdżki jakieś? A nie. Coś tu jest? Nie. Grobowiec kanclerza. Mam tylko nadzieję, że to nie Palpatine. Ale obrażenia. Wow, biorę. Wróciliśmy do łuku. Zdecydowanie, no obrażenia jakie ten łuk zadaje, to czuję, że będzie fajnie. Dzieje się. Nie. Jeszcze tam nie spenetrowałem do końca. Coś tu jest sensownego? Może tu już byłem? Jest to wielce prawdopodobne, że ja tutaj już byłem. W ogóle chyba w złym miejscu jestem. Ale fajnie się tu expi, kurde. Widzimy jakieś stare swoje lokacje. W ogóle... Czy ja w dobrym miejscu jestem? Cholera to wie. Kiedy król Leoryk zasiadł na tronie, prowadził ze sobą wielu możnych. Zaś możni, jak to możni, pragną posiadać bogate krypty. Wziąłem więc łopatę i postanowiłem zarobić łatwo nieco grosza, wygrzebując kilka dziur. Ha! Zapotrzebowanie ciągle rośnie. Wygląda na to, że śpię w ziemi, jem ziemię i ziemią oddycham. No to grubo. Dobra, w końcu żeśmy trafili. Wciąż czekam. Co tu z niego powypadało? Co tu mamy? Jaka regeneracja! Dobra, to jest jakiś nowy kurz. Nowy kusz. Nie nowy kusz, tylko nowa kusza. To jest ona, z szacunkiem. Jestem teraz silniejszy. Wow, ale walimy te poziomy. Mieszko się nienawidzi, sprawia, że zadawane. Dobra, tam. Zostaniemy sobie przy tym. Co tu mamy? Czakrę węża. Z
Sprawdźmy to. Zobaczymy. Spróbujemy tego troszkę poużywać. Po wykonaniu salta w tył zostawiasz po sobie bombę. Nienasycony strzał. To może być niezłe. Co tu mamy? Rozpyskowy strzał. Może się rozpaść na kilka pocisków, ale to z tym może być całkiem... Ale... Dobra, dajmy temu szansę. Dajmy temu szansę. Troszkę żeśmy build zmienili. Nie wiem czy dobrze, nie wiem czy dobrze czy źle. Zobaczymy. Zemsta jest słodka. I... Dobra, jakoś tak. Po pierwsze tak, to z tym jest lepsze. Tu to jest najlepsze. Przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Dobrze. Stworzenia, które go zabiły, są niedaleko. Trop jest świeży. Dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko tutaj jest ekipa do oczyszczenia. Wiecie, że gdybym na przykład grał na normalnym poziomie trudności, to bym miał o połowę mniej poziomów. I o połowę mniej fanów. Ładnie. Nie jest lepsze. Co za cholery? Nora ścierwojadów, panie.
Dajesz, nawalać mi. Akurat zapomniałem o moich tych wartownikach. Coś legendarnego mi się trafiło. O, trzeba... Jakiś napierśnik czy coś. Trzeba to zidentyfikować. Ale dobre. To jest dobre. Co mi tu daje? Witalność. Odporność na wszystkie żywioły. Siła. A, nie mogę tam nic wsadzać. Dobra. A nie mogę, ma dwa puste gniazda. No to jak to, panie? Witalność, odporność na żywioły. I... Siła to dobrze, bo siła to jest... To są obrażenia. Dobra. Nic łatwo więcej nie wymyślę. Poczekam, aż będzie coś mi dawało zręczność. Bo to jest witalność. Witalność ma mało interesu. Inteligencja dla mnie nie ma większego znaczenia. To mi da odporność na żywioły. No jedynie to bym mógł wsadzić, to by miało jakiś sens, ale...